Siemano, siemano, jestem Wertys, witajcie w kolejnym, czyli już tutaj drugim odcinku z ostatniego naszego podejścia do The Forest. Jest ze mną Ula, cześć! Tak, i przypominam, że ta seria jest po to, żeby mówić ciągle, że Sons of the Forest wychodzi już niedługo i będę nagrywał. To jest, a tutaj oczywiście taka seryjka przypominająca, wlatuje jak najbardziej. Po co ja tym ciągle palę? Głodny trochę jestem, tak żebyśmy coś ogarnęli do jedzonka, myślę. I możemy... Słucham? Baton. Mam batona, mogę zjeść batona. Zjadłem batona. No i pięknie. Szukamy miejsca na domek, rozumiem? Na twoje zdanie. No to pójdziemy na twoją miejscówkę ulubioną. Jak najbardziej, tam będzie git, tam jest dużo mięcha. Tam się nie narzeka na mięso. Także... Ani na aloes, ani na pieski, ani na inne rzeczy, na zatrute strzały na przykład. Tak, tam wszystko generalnie jest, także sobie tam jak najbardziej pójdziemy i będziemy rozkminiali tam rzeczy. Ojej! A, ognisko się dalej pali. Ja mam dalej mięcho, które mogę przyrządzić. Myk, myk, jedno mięsko za... No ładnie, ja też wrzuciłem. No to ten. Znasz kawał o ślepym nietoperzu? To nie jest tak szybko. Okej. No. Mam nadzieję, że się wszystkim kawał spodobał. Tak. Ja tutaj dużo białeczka wezmę. Elegancko. Dobra. O! Halloween. Dobra. Tak, tak, tak. Tutaj takie rzeczy. Super. Dobrze, czy znasz drogę do miejsca, w które chcesz się udać? Nigdy. No to zapraszam. I know the way. Aloes. Aloes? No gdzieś na pewno jest. Bo... Ja sprawdzę. Mhm. Ważne, żeby mieć nasiona, potem już easy. No, nasionka koks. O, aloe vera collected. No i pięknie. Potem jak kiedyś piłem tego aloesu, tych napoi, dużo. O Jezus, pamiętam. Tak, no. Teraz tyle samo piję jak energetyków, nie wiem co gorsze. Andrzej jest gorszy. Hej, wiesz co jest gorsze? Że ja zbieram aloes. No. A ty sobie poszedłeś. Już stój, ty. Jestem. O, tutaj, dobra. No właśnie nie, bo tak wskoczyłem, zrobiłem hopsa. I znalazłem dropsa. Tam miał animal discovered. Okej. O! A ja znalazłem new unga bunga discovered. O, to groźny zawodnik. Idę. No też miałem dzidę przez chwilę. O, wyrzuciłem ją, ale już... Jestem cycem w ekranie. Myk cię, kurde. Aprz. No nie udawaj. Nie jest tak źle. Przeżyjecie do kolejnej wiosny. Jako robaczki. Zawsze. A, no ładnie. Dobra. Idziesz tam za mną? Okej, okay, no i widzicie, i tak to się żyje w tej wiosce. Jak coś, to raz robię 360, żeby się rozejrzeć, także jak wyjdziemy gdzieś w złym miejscu, to... To dlatego. Tak, chcę po prostu jest nie, to jest inna. Patrzę... Alko? Bo dlatego się zawsze oglądam do jakiejś miejsca. Byłaś. Miliony patyków. Dlatego się zawsze te totemy nie chcę mieć alko i szmaty. No. Kurde, skąd kanibale mają tyle alko? Ja się pytam. Kurde, kitrają ze starych save'ów. Ludzie przestają grać. Zostawiają takie rzeczy w magazynach, a oni sobie idą i zbierają. I tak, o kurwa, będzie na totemy. Kotwica, o jagódki!
A ty dawaj liście. Mam nasionka. Nice, nice. Guten Joben. Dobra, tutaj mamy kolejny garnek. O, taśma, dobrze. Ja też, ale nie zaszkodzi mieć drugą. A faktycznie. Dobra, nie w tę stronę jak coś. Oglądałam się. Okej. To nie pudło. To purification, skillification. Patrz, to pierwszy mój cel trafiony i to królik. Kurde, aż nie wierzę. Wielenia nie mogłem trafić. No. Jelenia nie mogę mu strzelić. Jak ty już tam jesteś? Ja muszę sobie RTX-a chyba kupić. Takie dymy. Po prostu piekło. Kilka bojelonka skruje. Patrz się dobrze. Się nawinął. Can't carry any more meat. Sorry, jelonku. Ktoś inny skorzysta? Czekam przy drzewie. Mam jelonka. Hello, it's me. Ja nawet tu moim dzidom rzucać, jak mam. FPS-y? FPS-y, no. No kurde. Wiedziałeś, że ja umiem dzidom rzucać, bo ja nie. Już moje tajemnice rzucania dzidów wyszły w świat. Dlatego teraz nie trafiam, bo kurde. Gram na jakimś kompie, gdzie muszę na niskich detalach lecieć. Aaaa! No ładnie. No to my sobie tam dalej biegniemy. Pamiętam, ty strzelić strzałę. To zrobię znacznik. Za namioty? Tak, nie, tu mam flary. Tak, to są Grinarą namioty chyba. Proszę. O tak, są strzały, dobra. To zielona flaga. Będzie bites. Pieniądze. Can't carry any more arrows. Okej, może być. Pieniądz, pieniądz. Pieniądz. Na bogatości. Dobra, szybków nie chcę testować, jakiś tam. Ja sobie tylko chodzę po tych walizach i zbieram. I zgubiłem się. Za dużo obrotów zrobiliśmy. Dobra, pójdziemy. Znaczy chodzi mi, że orientacja w terenie. Dzida poleciała, dzida wskazała. Nie widzę skąd, bo zbieram tego. No? Chłop tam biegnie. Kilku. Okej. Bartek? No? Szliśmy stamtąd. Chłop na nas biegnie. Okej. Ustaweczka! Idziemy dalej? Teraz kręciliśmy w lewo, w stosunku do tego, jak szliśmy. Okej. Okay. Bardzo dobry kierunek. Jak ktoś, to jestem w pracy. Okej. Dobra, jest tutaj woda. Czyli okej, czyli wszystko jak najbardziej jest okej. Dobra. I chłopy. A do kontenerów nie trzeba, bo tam. Tam tylko są te płyty indukcyjne. Znaczy te. No, wszyscy wiecie jakie. Myk. Ninja. Zawinęłam mięso. Okej. Ja mam rękawiczkę. Nie wierzę, rzuciłem w lizarda, strzeliłem w królika. To jest po prostu. Mhm. Dobra, dobra, dobra. Lecę! Mhm.
Lecę, 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 lecę. Doleciałem. No, dobra. No, to walimy po prostu na tą drugą wyspę. Będzie gutes muchachos. Tym razem patrzyłam. No. Dobrze, będę mógł porobić na dzień dobry jakieś rzeczy z królików. Pięknie. Tak, chwilka dla staminki. To jest soda. Ona pije się sody. Ale patyk lata. Dobra, przed nami wioseczka. Tutaj nic nie ma. W ogóle te pierwsze ujęcia, co dawali z The Foresta, to mi się wydawało tak, jakby były robione z tego miejsca, jak jest on przy tej wodzie i się bije z tymi takimi nowymi zombiakami. Właściwie z tego. Leju. Przy kanionie. Leju kresowym. Tak. A mi to tutaj zawsze z tą plażą się kojarzy. Możliwe, że to jest to ta sama plaża. Nigdy nie wiecie, co tam będzie, nie? Ano. Czemu jesteś tam? Bo... zwierzęta chciały się ze mną przywitać. Jednemu odpuściłem. Niech sobie skacze dalej. Dobra. Teraz będziesz miał się z kim bić. No ja wiem. Tak, gdybym nie miał dzidy, to zaraz bym ją miał, bo tutaj jest taka miejscówka z dzidką. Dobrze. Dzielnicowy zdjęty ze służby. Ja nikogo nie widziałam. No. Nie, już tutaj chodził aligatorek, bądź krokodylek. No to w sumie. Jak zapodał staw, to ubieram staw. Jak tam spokój? Nie. Okej, okay. Nie wiem, zawsze jak jestem w tej akurat tej wiosce, to zawsze są dymy jakieś. Oskurowany Andrzej. No i pięknie. Ja już jestem full outfit z Krakena. Widzę, że też masz zabawę. A to dopiero pierwszy. Okej. Outfit of the day. Jedzonko. It's free. Właśnie, tak jak sobie tutaj stoję. Rabbit fur, co można z tego zrobić? Stick buggy, o, to jest spoko. W sumie od razu mogę zrobić. Raz, dwa, trzy. Dobra, przyda się na patyksy. Dobra, mam jeszcze dwa rabbit fury. Mógłbym sobie to zrobić na jagódki, ale... ale może mi się przydać do czegoś jeszcze. Co może być priorytetem większym. Dobra, lecę! Pa, pa, pa.
Znowu się ciemniej zrobiło. Green screena widać, a ja cały czerwony. Jesus. Ta kamerka oszukuje w kolorach. Ups. Tak, stare śmieci. Jest miejscóweczka mistrzów. A jak? No i dużo aloesu od razu. 3 sztuki zebrałem, 2 nasionka, proszę bardzo. I kolejne aloesy w wodzie. Myk. To jest miejscowa. Myk, myk, myk. O, full tego. Dobra, czyli tutaj sobie zrobimy naszą miejscóweczkę. Tak? Nie fakt, że jeszcze żaden krokodyl sobie zespił. Nie, to typowe, typowe. Później będą nas tylko wkurzały. Nie trafiłem. A ja właśnie jednego widzę. O, no, dobra. O, jest drugi. O, już przestałem trafiać w króliki, no ładnie. Twoja wina, krokodajlu, ty. Nie gryź. Mojego? Wow, podskoczył, przegapiłeś. Zobacz, leży na plecach. No właśnie mnie... Zanim spadnie. Gdzie jesteś? Bo mnie dwa gonią. Halo. A tutaj. Okej. O, u mnie normalnie, wiesz? Jakby żył. Dobra. Co Andrzeje? I co Andrzeje? A, było mnie gryźć? I razem z kolegą oberwaliście. A ja zbrojkę mam na full. Pięknie. Don't run away from me. You. Mother. Mager. Mager trager. Dobra, kiedy indziej go upoluję. Mamy czas w sumie. O! Takie małe coś budujemy. No, a po co nam większe? Dobra, bardzo dobrze, gdyż większe możemy sobie zrobić custom. I byłoby fajnie. Po co? Na rzeczy. Jak zacznie się tu rozbudowywać, to nie będzie czasu przed premierą. No tak, ale poza odcinkami możemy sobie budować. Jak będzie projekcik. Myk. Dobra, już dorzucam. Pięknie, pięknie. Szybka budowa. Level max. Pięk, pięk. Sorry za tego green screen, ale... Ale życie. Późno nagrywamy i tak się dzieje. Nie mam doświetlenia dobrego, żeby odpalić. Dobra. Dorzuciłem od siebie. Przyjaciela. O, ja energii nie mam. Czekaj, dawaj tę sodę. Myk, pięknie. Pijesz, masz. To mnie. Sorry. Dawaj, drzewko, bo się notka robi. Biegnę tam. Dobra, dom gotowy. Ławka gotowa. Miłego.
Dobra, ogródeczek widzę, że konkrecik jakiś. A co? Dobra, kłód już nie ma, okej. O, dzik! Dzik! No co mnie bijesz? Świnio ty. Świnia oskurowana, muszę stwierdzić. A, znaczy, no oskurowana. Dobrze. Można już spać? Jeszcze nie można, okej. Wziąłem całe mięcho do roboty, bo mamy całe zapasy tutaj dookoła. No i pięknie. Co tam jeszcze trzeba? Trzy logi, czyli jedno drzewo. To wraz jedno drzewo. Dobra. Już ścinam. Myk. Leci! Znowu oberwę. Nie, za daleko. Za to dzik już słyszał i biegnie do ciebie. Nice. Dobra, zostawiam. Tak dostał po dupce, że nie wiedział, co się stało i tak sobie stał i się wywrócił. Nie mam pytań. Dobra, chodźmy w spanka. Jej, mamy spanie. Dobrze, słuchajcie widzowie, mamy wstępny domek tutaj zrobiony, nie wiemy czy będziemy robili większy, bo jak wiadomo w tym miesiącu jak gra wychodzi, to jakoś tak nie będziemy tutaj rozkminiali za dużo, generalnie spróbujemy grę przejść, o, tutaj przed premierą Sons of the Forest, a już mamy naprawdę dobre początki, ekwipunek już jak widzicie naprawdę jest no ładny, także nic tylko kurczę dalej tutaj koksić. I w tym momencie wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli chcecie oglądać szybciej odcinki z serii The Forest, bądź i każdej innej serii, to zapraszam do wspierania kanału za jedyne 5 zł na miesiąc, bądź więcej, jeśli chcecie mnie po prostu wesprzeć inną kwotą. Dziękuję bardzo z góry. No i tak, dziękuję też za wszystkie łapeczki w górę, wbijajcie do Uli, wszystkie linki, wszystko jest w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, żółwik, yo! Hey.